przepraszam. Tak, Sebastian, właśnie się włączyłeś w tym momencie, kiedy pani z radia Białystok mnie nagrywa. No, ja później zadzwonię i dogadamy, dobrze? To się teraz już rozłączymy. Pozdrawiam cię, synuś. Przestrzeń spełnionego życia. Reportaż Doroty Sokołowskiej. Mamuś? Ja mam bardzo dużo takich synów, córek. Kiedyś mój syn z Irlandii dzwoni i mówi: mama, tak cię dawno nie słyszałem. Rozmawiamy, a z tyłu słyszę: daj babcie, bo ja też jej dawno nie słyszałam. No to jest właśnie to duchowe macierzyństwo i duchowa rodzina, która zawsze tworzy właśnie relacje. Bogu jestem wdzięczna za to, że miałam dużą rodzinę i mam dużą rodzinę. I to też łączy się z misją hospicyjną. To już prawie 30 lat, kiedy ja, mając nazwisko rak, jestem na drodze ludzi, którzy od lekarza usłyszeli to w diagnozie. Złośliwy rak. I właśnie w misji hospicyjnej staramy się odwrócić bieg, żeby nie było złośliwe, żeby nie było terminalne, ale żeby było tu i teraz pełne życia. Do tych trzech. Dwie dziewczynki, chłopak. Też w łóżeczkach, a kiedy się budzą, to wołają? Słyszymy, tak, ale Gabi, u nas jest taka jedna, która zaczyna bywa płakać, to wtedy słyszymy. Po kilkunastu latach posługi chorym w hospicjum świętego Kamila w Gorzowie Wielkopolskim przyszło takie mocne wołanie tutaj z Wilna, żeby na Litwie utworzyć hospicjum, bo na Litwie nie było. I moi przełożeni zdecydowali, że właśnie ja mam tu przyjechać. I powiem bardzo otwarcie, było to dla mnie ciężkie. Ja mojej matce generalnej zarządowi mówię: ja nie zostawię moich chorych, ja nie zostawię hospicjum, ja ich kocham. I to nie zostawię, mówiłam przez 3 lata. I myślę, że odbiorca w Białymstoku, kiedy to usłyszy, to poczuje: o, to ona jest trochę nasza. Dlatego, że w końcu to moje nie zmieniłam na tak w 2008 roku, kiedy w Białymstoku odbyła się beatyfikacja błogosławionego księdza Michała Sopoćko. On cały czas w sobie niósł właśnie to pragnienie zrobić coś dla ludzi, a zawsze był mur. Ja miałam tylko doświadczenie, jak mój brat chorował i leżał w szpitalu, bo też właśnie chorował na rak kości. W klasie 7 podstawówki zachorował. No to dzieciom nie można było wchodzić. To pamiętam tylko jedno odwiedziny na korytarzu. To dla mnie jako młodszej siostry, ja na przykład rodzice wchodzili, a ja zostawałam w polonezie, nie z pachnącą pasztetową, bo to do Warszawy się jeździło po pasztetową wtedy. I mogłam tylko myśleć o bracie, nie? To, więc dla mnie wzruszające jest to, że teraz cała rodzina może przyjść i spotkać się w takich ciepłych, domowych warunkach. Tu się kończył stary budynek. A to jest już część dobudowania nowego hospicjum dla dzieci. Fortepian przyjechał ze szkoły muzycznej z Lublina jako prezent. Meble zostały ufundowane przez różnych darczyńców. Budynek wybudowany za pieniądze ofiarowane przez ludzi. Wyposażone tak samo. Ktoś dzwoni, mam stoły. Ktoś dzwoni, że mam 2 małe białe foteliki, czy się przydadzą. To są te 2 małe białe foteliki. Ktoś chce ofiarować czajnik, ktoś chce ofiarować meble. A tu się zbliżają moje kochane pracownice, które też ofiarowują swoją pracę. Taka misja chyba nasza teraz jest. Podoba się pracować ze siostrą, z dziećmi. Budynek, który został przeznaczony na hospicjum, był w bardzo ciężkim, powiedziałabym, położeniu, bo prawie, że to była ruina. Jest to jeden z budynków poklasztornych zgromadzenia sióstr wizytek, które tu miało swój potężny klasztor na wzgórzu, które w Wilnie nazywane jest Wzgórzem Zbawiciela. A w okresie Związku Radzieckiego właśnie i w kościele, i w budynkach klasztornych było zrobione więzienie. I kiedy już później więzienie przeniesiono troszeczkę w inne miejsce, budynki opustoszały, musiałam wyremontować, przystosować 16-wieczny budynek do wymogów placówki medycznej, wyposażyć, znaleźć personel, do języka litewskiego wprowadzić słowo hospicjum i do świadomości, że hospicjum to jest po prostu przestrzeń spełnionego życia. Przestrzeń życia bez cierpienia, przestrzeń życia bez samotności. I to się właśnie dokonywało od 2008 roku. No dopatrzamy dzieci, pomagamy i karmimy i miłość dajemy. Teraz chyba śpią, bo jest tak cichutko. Tak, dzieci zawsze po obiedzie śpią. Ja zawsze mówię, że hospicjum to jest miejsce prawdy.
I właśnie w tej prawdzie stajemy, patrząc na diagnozę lekarską, którą dany pacjent ma. Każdy z nas w pewnym momencie z tej ziemi ma odejść. Ważne jest, żebyś w tym momencie był przygotowany, żeby każdy dzień był dniem spełnienia, że mam poprostowane drogi relacyjne z rodziną, bliskimi, z przyjaciółmi czy nieprzyjaciółmi, z Panem Bogiem. I właśnie kiedy jest ta przestrzeń wolności, bo jest harmonia, to już nie ma cierpienia. Nawet nie tak dawno mieliśmy 20-letniego pacjenta. To miłość młodzieńcza, można powiedzieć, ale ukochana jego dziewczyna przy łóżku siedziała i płakała. Przy tym samym łóżku płakała mama i tata tego młodego chłopaka. Umieć wejść w tą przestrzeń tych łez, tych ludzi, którzy towarzyszą tej osobie chorej. Czego chory potrzebuje? Miłości i bezpieczeństwa domu rodzinnego. I tworząc hospicjum właśnie my nie tylko teoretycznie, ale w życiu staramy się to robić. A co siostra mówi ludziom, kiedy mówią, dlaczego ja? Odpowiadam, nie wiem, ale wiem, co możemy z tym zrobić. Boli cię? Boli. A bolało kiedyś twoje postanowienie, decyzja? Bolało. To teraz, skoro ciebie to boli, powiedz, Boże, nie cofnę tamtego czasu, ale tamtą wyrwę mogę wyrównać tym, co zasypię ze swojego daru duchowego. Pamiętam pacjenta, który mówił, że żona go zostawiła, że jest sam, że nie może sobie z tym poradzić. I jak to było możliwe? I teraz jeszcze choroba. No i mniej więcej w tym samym kierunku rozmawialiśmy. Mówiłam, przebacz jej. Co to teraz w tej chorobie masz ciężkie do uniesienia? Ofiaruj za nią, żeby ona zrozumiała. I proszę sobie wyobrazić, że po 3 miesiącach ona tu przyszła jego przeprosić. Przyszła go przeprosić, bo się od znajomych dowiedziała, że on jest chory. A po 3 miesiącach myśmy go wypisali i oni są małżeństwem. Tutaj dwa chłopczyka. No bo ten aparat. Też spi. I też wspomagany. Tak, tlen. Ja się zawsze śmieję, że jestem taką czarną, białą, chodzącą istotą. Że jak właśnie jest smutek, to płaczę. Jak jest radość, to się śmieję. Jak jestem zdenerwowana, to każdy wie, że jestem zdenerwowana. I to też tworzy właśnie tą przestrzeń relacyjności. Bo jeżeli my widzimy prawdę w drugim człowieku, to wiemy, jak w tę prawdę mamy wejść. A mówiąc o tych cudach, to właśnie przypomniała mi się sytuacja. Co roku przyjeżdża tu do Wilna taka ostrobramska pielgrzymka motocyklowa. To są fani motocyklowi z całej Polski w jakimś określonym miejscu co roku się spotykają i jadą na pielgrzymkę do Ostej Bramy. No i zawsze tutaj przyjeżdżają, bo jak wjedzie 300 motorów, to wiadomo, że się ziemia trzęsie. I uprzedzamy naszych pacjentów, żeby wiedzieli, że tego dnia przyjadą, bo tu zawsze mają swój piknik, zawsze przywożą też dary tak zwane kaskowe, robią zrzutki do kasków i przekazują, żeby za te pieniądze kupić lekarstwa dla chorych czy potrzebne środki. Jeden z naszych pacjentów mówi, co? Motocykliści? Ja też. I zaczynają mu łzy nabiegać do oczu. Ja też miałem i wymienia markę motoru, a teraz już nie mogę. Pielęgniarki go posadziły na wózek inwalidzki, podwiozły do okna. Okno było otwarte, mikrofony działały. Przedstawiłam właśnie motocyklistę, który jest na wózku. 300 motorów klaksony i na cześć swojego kolegi. I w pewnym momencie pacjent poprosił, żeby on widział wszystkie motory na zewnątrz. Nagle podparł się rękami i stanął. Wrócił do łóżka na własnych nogach i też po 3 miesiącach myśmy go wypisali ze szpitala. Ze szpitala, mówię, z hospicjum, bo to było rzeczywiście uleczenie cudem. Choroba się zatrzymała, lekarze rozkładają ręce, nie ma żadnego wytłumaczenia. On wrócił do domu, wrócił do pracy, motocyklem jeździ. A tutaj jedziemy gdzie? No, złamię zasadę. Na oddział dla dorosłych. Ta winda to od papieża. Ojciec Święty, kiedy był z pielgrzymką do krajów bałtyckich, przed budynek hospicyjnych wywieźliśmy wszystkich pacjentów. Zatrzymało się papa mobile, wyszedł i pobłogosławił każdego pacjenta. A tu jest właśnie ten stary, 16-wieczny budynek, który jest dostosowany do potrzeb pacjentów. Mamy główny korytarz i na prawo są sale chorych. W tej chwili słychać trwają procedury medyczne, widzicie. Pracujcie, kochane. I tutaj jest dużo pacjentów? W
24. Tak. I tu są właśnie na łóżkach. Ten żółty różaniec, to jeden z naszych pacjentów mówi, jak papież przyjeżdża, to otoczymy go modlitwą. I była 9-dniowa nowenna różańcowa. Każdy pacjent zrobił jedno ziarenko różańca własnoręcznie i kilkudziesięciometrowy różaniec. Proszę popatrzeć, jak papież podchodzi, to ten różaniec wisi. Jeden z pacjentów powiedział, wie dlaczego chorowałem, bo inaczej bym papieża nie zobaczył, a tak papież do mnie przyjechał. Nasza hospicyjna kaplica, gdzie właśnie pacjenci biorą udział w mszy świętej, otwieramy na szerokość te drzwi. Tu na holu są łóżka, wózki i jesteśmy razem. Drugie piętro i mamy szklany dach i można oglądać nawet gwiazdy i słońce. I luneta została nawet z Gdańska ofiarowana, żeby pacjenci mogli oglądać. Tylko miłość może zrobić to, co jest wielkie i niezniszczalne i trwające na wieki. Wesoła, wspaniała. A ty chcesz podwyżkę, że tak chwalisz? Tak. Rzeczywiście tu się czujemy jak w domu. No i z mamusią. Dziękuję, kochana córko. Dziękuję za spotkanie. Ale właśnie, ten dom, tego dzisiaj jest nam najbardziej potrzeba, żebyśmy byli dla siebie w takiej przestrzeni bliskości i dzielimy się tym, co mamy. A nawet jeżeli czegoś nie mamy, to się też tym dzielimy, bo ktoś to odbiera. Aha, nie masz, no to co mogę zrobić, żeby pomóc? O, właśnie jest tutaj też pani, która przyjechała spod Warszawy, żeby poszukać pomysłu, jak pomóc, no bo utrzymać misję hospicyjną tutaj jest bardzo trudno, bo Litewska Kasa Chorych refunduje mi 50% kosztów, a resztę to są po prostu wszystko, powiedziałabym, koszty na minus, a miesięcznie to mam 80 tysięcy euro na minus i w każdym miesiącu gdzieś muszę znaleźć te pieniądze. I to też pokazuje właśnie solidarność ludzi. Przyszedł pan, mówi, że ma 87 lat. On już tyle nie potrzebuje, a wie, że jest hospicjum, bo wielu znajomych mu o tym mówiło i bliskie osoby już też doświadczyły misji hospicyjnej, więc on po prostu przyszedł i przyniósł ofiary 500 euro na hospicjum. Kiedy on to dawał, ja z pracownikiem mówię, ale proszę pana, przecież panu jako emerytowi. On mówi, proszę siostry, mi wystarczy kromka chleba, a lekarstwo drożej kosztuje niż ta kromka chleba. Ja go przytuliłam naprawdę jak najbliższego z moich braci i to jest ta wrażliwość. To jest ta wrażliwość, że każdy się może podzielić tym, co ma. Pacjentami są i Litwini, i Polacy, i Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i od strony też wyznaniowej mamy chrześcijan, prawosławnych, katolików, protestantów, mamy wyznających właśnie judaizm, mamy wyznających islam, bo jest na Litwie bardzo jeszcze duża grupa Tatarów, a choroba, ona nie wybiera narodowości. I co się dokonuje, że właśnie wśród pacjentów, ale i wśród personelu i wolontariuszy też są, powiedziałabym, te podziały, ale tu pod dachem hospicyjnym, jako w domu rodzinnym, nie ma podziałów. My mówimy jednym językiem, ja to już nieraz mówiłam, językiem miłości. Każdy wieczór, każde zakończenie dnia ma inne moje słowo. Jest dzień, kiedy mówię dziękuję Ci i wymieniam za to, za to, za to. Jest dzień, kiedy mówię Jezu, nie mam siły, wesprzyj mnie, pomóż mi. Kiedy mówię Boże, ten pacjent mówi, że Ciebie nie ma, a Ty jesteś, przemień serce. Kiedy mówię, tyle ludzi mnie prosi o modlitwę, pamiętaj o nich, Jezu, i wymieniam tych, którzy pisząc czy dzwoniąc mówią, że ktoś bliski rani, że ktoś odszedł, bo coś tam. I wtedy te wszystkie intencje przynoszę do Jezusa. I bardzo często mówię, Jezu, nie wiem, bo muszę zrobić kolejne zakupy, wypłaty się zbliżają, błagam, przyślij tych o wielkim sercu, co się podzielą. Każdy dzień jest inny i każda rozmowa z Jezusem też jest inna. Opowiadała siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, twórczyni hospicjum w Gorzowie Wielkopolskim i Wilnie, laureatka wielu nagród.